Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy The Longest Journey, najdłuższa podróż. Moi drodzy, powracamy prawie po tygodniowej przerwie, ale to tylko dlatego, że mam naprawdę mnóstwo pracy, nie mam po prostu kiedy usiąść do komputera i nagrać dla was odcinek. Mieliśmy system 10-godzinny w pracy. Niestety, jak to zwykle bywa, czasami były takie dni, że wychodziłem z domu o 5 rano, a wracałem o 19 lub 20 wieczorem po 12-13 godzinach w pracy. Byłem totalnie zmęczony, nie miałem kompletnie siły, żeby usiąść do komputera i nagrać dla was odcinek. Potem były pomysły, żebyśmy chodzili na dwie zmiany, żeby troszeczkę nas obciążyć od tych godzin. Potem się okazało, że na razie na dwie zmiany nie możemy chodzić, bo Anglicy nie chcą się zgodzić. Jesteśmy w czerwonej strefie, mamy dużą ilość zachorowań i jest ryzyko, że kiedy zatrudnimy ludzi z agencji, przyniosą COVID-a do pracy, znowu ludzie się pochorują i zakład będzie musiał być zamknięty, dlatego póki co dwie zmiany są odwołane. Musimy gibać maksymalnie ile się da. Teraz nam jeszcze wtrynili soboty pracujące, tak więc ja naprawdę tego czasu mam bardzo mało. Staję na głowie, żeby odcinki dla was nagrywać, ale po prostu czasami nie mam siły. Mój dzień wygląda tak, że wstaję do pracy, wracam z pracy, jem kolację, kąpię się i idę spać, żeby znowu wstać do pracy. Teraz wróciliśmy do systemu 8-godzinnego. Mam nadzieję, że będzie to trwało dłuższą chwilę, z tego względu, że ludzie po prostu już nie wytrzymywali. Nie wytrzymywali siłowo, ani fizycznie, ani psychicznie. A korzystając z okazji, że jest pierwszy poniedziałek, kiedy wróciłem normalnie z pracy, postanowiłem dla was nagrać odcinek. Tak więc ja już nie przedłużam. Udajmy się do wioski ludu Bandu. Ognisko. April! No okej. Idzie Bed Bandu. Prawdopodobnie. Tak się cieszę, że przyszłaś do naszej wioski. Dzięki temu będziemy wreszcie mogli odpowiednio ci podziękować. To dla mnie wielki zaszczyt. Nie mogłabym przejść przez las, nie odwiedzając waszej wioski. Dzięki temu na własne oczy zobaczę, jak żyje lud Banda. Ojej, ale ładnie mówisz. Mój brat siedzi przy ognisku. Wiem, że chciał z tobą porozmawiać. Ale najpierw idź porozmawiać ze starszym Banda. Odpoczywa w swoim hamaku na pagórku. Idź z nim porozmawiać, a potem wróć do nas, żebyśmy mogli uczcić śmierć żerlicy i odważną ucieczkę April Ryan i brata Ben Bandu. Okej, no dobra. Jest starszy Kret, musimy z nim porozmawiać. Kruk też przeleciał zobaczyć, co się dzieje. Coś świeci. Po prostu jest to zwykłe ognisko. Brat Ben Bandu. Ben Bandu. Okej. Porozmawiajmy ze starszym Kretem. Ogólnie lud Ben Bandu jest nam wdzięczny, bo pokonaliśmy żerlicę. Bohaterka dnia przychodzi odwiedzić starego Bandu. Pozwól, że zobaczę twoją twarz. Zniszcz się. No tak, kryty mają kiepski wzrok. O, tak lepiej. Teraz jesteś bliżej ziemi i może nawet czujesz ją jak my. Jak się porusza, kształtuje i oddycha. Przykro mi, ale nic nie czuję. Więc nie jesteś kopaczem, ale to nie twoja wina. Jesteś bohaterką. Nie mów tak do mnie. Żadna ze mnie bohaterka. Po prostu znalazłam się we właściwym miejscu o właściwym czasie, żeby komuś pomóc. Zniszczyłaś zło, które dręczyło nasz las i uratowałaś jednego z Banda od potwora chaosu, więc jesteś bohaterką. To o tobie śpiewamy w naszych pieśniach. Czyż nie? To ty uwolnisz nas od zła, a potem uratujesz równowagę. To ty. Czyż nie? Nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy. Dzisiaj w nocy będziesz spała w dole duchów, a jutro zobaczymy. Ale teraz wracaj do zabawy, do święto, na twoją cześć. Dziękuję. Idź, jedz, pij i tańcz, a potem udaj się na spoczynek do dołu duchów. Porozmawiamy jutro, zanim wyruszysz na dalszą wędrówkę. Jesteś w trakcie wędrówki, czyż nie? Tak, i to bardzo długiej.
Wszyscy wędrujemy, ale twoja wyprawa jest bardzo ważna, najważniejsza, więc idź. Ja tymczasem wypalę fajkę i pomyślę o proroctwach i pieśniach. Idź. No okej. Okay. Czyli mamy się bawić, tańczyć, jeść i tak dalej, a na koniec mamy udać się do dołu duchów na spoczynek. Brzmi troszeczkę creepy, dołu duchów. No ale okej. Bendandu. Ojej, to April. Usiądź, usiądź przy nas. O czym chcecie ze mną rozmawiać? Nic ci nie jest? Bałam się o ciebie, jak zniknąłeś koło nory żerlicy. Ojej, strasznie przepraszam. Zobaczyłem, jak żerlica wraca z lasu, więc czmychnąłem w krzaki i pobiegłem prosto do wioski. Chciałem sprowadzić pomoc. Spotkałem brata i opowiedziałem mu o wszystkim. No cóż, cieszę się, że nic ci się nie stało. Dziękuję, April. W jaki sposób udało ci się zabić żerlicę? Wystarczyło dużo szczęścia i jedna szybka decyzja. Niestety nie miałam okazji skorzystać ze swojej znajomości sztuk walki. Bałaś się? Chyba nigdy w życiu nie najadłam się tyle strachu. Choć jak teraz o tym pomyślę, to wydaje mi się, że spokojnie obyłabym się bez tych emocji. Ojej, ja nigdy nie miałem tyle odwagi, co ty, April. Nigdy. Co to za dół duchów, o którym opowiadał starszy wioski? Co to za dół duchów, o którym opowiadał starszy wioski? Oj, to święte miejsce. Bardzo święte miejsce, w którym my, banda, możemy rozmawiać z przodkami, zadawać im pytania i uczyć się od nich. Tak? Starszy wioski powiedział, że mam tam dzisiaj spać. Naprawdę? Tak powiedział? W takim razie obdarzył cię wielkim zaszczytem. Tylko ci, którzy są godni duchów naszych przodków, mogą spędzić noc w dole duchów. Brzmi troszeczkę, jakby ten dół duchów to miał być jakiś cmentarz. Gdzie jest ten dół duchów? Gdzie jest ten dół duchów? Zaraz za tobą, na końcu naszej polany. Możesz jeszcze raz powtórzyć, gdzie jest dół duchów. No dobra. Na końcu polany. Bawcie się dobrze. Bawcie się dobrze. Oj, przecież to na twoją cześć, April. Ty też musisz się dobrze bawić. Ja nie jestem głodny. Jestem śpiący. Dlatego dajmy się od razu do dołu duchów. Okej, na końcu polany, tak? Tylko w którą stronę? Do lasu. Tutaj nie ma żadnego przejścia. Tu jest kruk. Możemy z nim porozmawiać. Ogólnie to wygląda jak ścieżka. Kruku? Siemasz. Zastanawiałem się, co się z tobą stało. No właśnie, co się z tobą stało? Myślałam, że miałeś mi pomagać w poszukiwaniach. Dzisiaj po południu przydałaby mi się pomoc. No tak, ale przecież znalazłem jakieś banda, no nie? Może nie akurat tego, którego szukaliśmy, ale zawsze. A poza tym strasznie się potłukłem. Skrzydła odmówiły mi posłuszeństwa, więc musiałem przysiąść na gałęzi i zjeść trochę soczystych jagód. A propos jagód, próbowałaś tych, które tu mają? Pycha. Nie wiem, w czym oni je maczają, ale smakują zajebiście. No cóż, przynajmniej nic ci się nie stało. No pewnie, znasz mnie. Ale przydałaby mi się chwila iskania. Możesz mnie nagrodzić za to, że jestem taki sumienny. Sumienny? Ha! Rozumiem, że dzisiaj sam będę musiał się poiskać. No cóż, trudno. Ale nie będę cię winił, jeśli jutro obudzę się ze skurczem szyi. Okej, poiskać to znaczy powybierać pchły. Czy tu jest gdzieś jakieś przejście? Hamak. No chyba nie. Może musimy udać się z powrotem w głąb lasu. Po ciemku mogłabym się zgubić w tym lesie. Czyli jednak nie o to chodzi. No okej. Okay. O, poczekajcie. Dół duchów. Czyli taka jakby jaskinia.
No dobra. Przytulne miejsce. Te muchomory wyglądają jak siedziska. Jest też ogień. To grzyby? Czy fotele? A może i jedno, i drugie? No właśnie. April o tym samym pomyślała. To ognisko nie jest zbyt duże, ale dzięki temu jest tu przyjemnie ciepło. A dym ma bardzo miły, słodki zapach. Pewnie dodaję jakichś halucynogennych grzybów bądź ziół do tego ogniska, żeby móc rozmawiać z duchami. Za tą kratą znajdują się tunele biegnące w głąb ziemi. Za tą kratą znajdują się tunele biegnące w głąb ziemi. Łóżko. Okej. Połóż się spać, nie kładź się spać. Położymy się. Odpoczniemy. Położę się tylko na kilka. Nie. Właśnie, że mam zamiar porządnie się wyspać. Nigdy w życiu nie byłam tak zmęczona. Ogólnie to musimy udać się do zamku Ropera Klaxa, więc prawdopodobnie jutro czeka nas długa podróż. Musimy się porządnie wyspać. Co ty sobie wyobrażasz? Czyżbyśmy mieli kolejną wizję? Co? Co tu robisz, bezczelna suko? Chyba nie sądzisz, że naprawdę możesz uratować świat. Kim jesteś? Tylko mi nie mów, że mnie nie poznajesz. Jestem tobą. To niemożliwe. To tylko sen, ja tylko śnię. Jesteś tego pewna, Niezdaro? Po co tu przyszłaś? Żeby ci coś uzmysłowić. Jesteś tylko smutnym, małym zerem. Nie rozumiesz tego? Nie możesz podporządkowywać całego świata, co ja gadam, dwóch światów, daremnym próbom odkupienia własnych grzechów. Odejdź stąd! Zostaw mnie w spokoju! Niby jak mam to zrobić, Einsteinie? Jestem tobą, ty jesteś mną. Na nieszczęście dla nas obu jesteśmy nierozłączne. Mam dość tego freudowskiego gówna o podświadomości. Muszę zrobić tak wiele rzeczy, tak wielu ludzi uratować. Chyba w to nie wierzysz. Przecież wcale ci na tych ludziach nie zależy. Robisz to tylko dla siebie samej, April, i właśnie dlatego jesteś skazana na przegraną. Zamknij się! Zamknij się! To zawsze jest wyjście, co? Powiedzieć komuś, żeby się zamknął, kiedy mówi prawdę? Uciszanie go, kiedy zaczyna burzyć twój spokój? Hej, tylko mi nie mów, robię to, bo ojciec mnie skrzywdził. Pieprzę to! Co zrobisz, kiedy to wszystko zacznie być coraz trudniejsze, a ty nie będziesz mogła na nikim polegać, ani nikomu wierzyć? To już się stało, prawda? Tak, bo niby jaki masz wybór? Stanąć twarzą w twarz ze swoimi problemami w domu? Zmierzyć się z koszmarami? Wątpię. A więc biegniesz. Myślisz, że w ten sposób możesz uciec od swojego strachu przed przeszłością i teraźniejszością. Ale tak naprawdę jesteś na najkrótszej drodze do załamania nerwowego. Spójrz na siebie. Rozmawiasz sama ze sobą. Chyba nikt przy zdrowych zmysłach nie robiłby czegoś takiego, nie sądzisz? Zamknij się! Zamknij się! Shh, już dobrze, April. Już dobrze. Charlie? Charlie, to ty? Shh, jestem tutaj. Nie bój się. Zaopiekuję się tobą. O Boże, Charlie, tak się cieszę, że jesteś... Jesteś... Nie ma cię tutaj. Nie może cię tu być. To ciągle sen. Nie, to nie sen. Jestem tutaj, ale tylko duchem. Czy to naprawdę ty, Charlie? Jesteśmy Charlie'm, twoim przyjacielem. Czujemy jego serce i umysł, a jego śpiący duch łączy się z nami, ale mówimy z dołów poza czasem, gdzie pieśń Banda nigdy się nie kończy. Jesteście umarłymi? Z
poczęliśmy w ziemi. Jesteśmy duchami. Przychodzimy, żeby cię poprowadzić. Dlaczego pokazałyście mi właśnie Charlie'ego? Bo on cię kocha. Dlatego może nas poprowadzić do twojego serca i umysłu. Kocha mnie? Charlie mnie kocha? Nie jesteś sama na świecie, April. Jest wiele osób, którym na tobie zależy. To twoi przyjaciele i rodzina. Prawdziwa rodzina. Nie jesteś sama w tej wędrówce przez życie. Co wiecie o mojej prawdziwej rodzinie? Troszczą się o ciebie, April. Tyle wiemy. Nigdy cię nie opuścili. Po prostu pozwolili ci żyć takim życiem, żebyś zrozumiała. Zrozumienie jest bardzo ważne. Zrozumienie czego? Że życie, nawet jeśli jest trudne albo bolesne, jest darem. Że miłość to coś bezcennego, rzadkiego i wartościowego. Że liczy się każdy dobry uczynek i każda dobra myśl. Że jedna osoba potrafi zmienić cały świat, jeśli tylko będzie jej na tym zależało. Jeśli uwierzy w siebie i w ludzi, którzy w nią wierzą. Ale to wszystko jest takie przerażające. Nie rozumiem nawet połowy z tego, co się wokół mnie dzieje. Czyż matka nie powiedziała, że będzie ci pomagać i troszczyć się o ciebie? Czy Charlie i Emma, twoi przyjaciele, nie chcieli podać ci pomocnej dłoni? Chociaż nie powiedziałaś im prawdy o tym, co się dzieje? A Cortez Czerwony? Czy także nie okazał się twoim przyjacielem? Nie lękaj się, bowiem wiele dusz jest z tobą w tej mrocznej godzinie. Cortez Czerwony? Proszę, powiedzcie mi, co mam zrobić. Boję się tej ciemności. Słuchaj głosu swojego serca i swojej duszy, April. Wykorzystaj swój umysł. To twój oręż, dzięki któremu pokonasz chaos. Kiedy się obudzisz, powiedz starszemu Banda, że miałaś Bakbar, że rozmawiałaś z duchami Banda i że twoje imię pośród naszego ludu brzmi teraz April Bandu Embata. April, kopacz, która poszukuje i znajduje. O, nie odchodź, proszę, nie odchodź! No dobra, czyli jednak halucynogenne grzyby bądź dzieła zadziałały. Mieliśmy wizję, rozmawialiśmy z duchami Bandu. I mamy rozdział 5, tam i z powrotem. Jesteśmy April Bandu, albo Banda. Kopacz, która poszukuje i znajduje. Dobra, obudziliśmy się. Jest już pewnie ranek. Wtorek rano. Nie jestem pewna, ale zeszłej nocy miałam chyba coś, co można by było określić jako spirytualne przebudzenie. W każdym razie wizytę ze świata duchów. A może to był tylko sen, choć założę się, że wcale mi się to nie przyśniło. Przywitaj się z duchem przyszłego Bożego Narodzenia, April. Spojrzenie sobie samej w twarz i przekonanie się, że jest się kompletną suką, to żadna okazja do świętowania. No dobra, może to wcale nie byłam ja, ale to, co ona mówiła, czasami przychodzi mi do głowy, zwłaszcza ostatnio. A co do Charlie'ego, czy on mnie naprawdę kocha? Nie miałam o tym bladego pojęcia. Nie skłamałabym tak mówiąc. Chyba coś podejrzewałam, ale nie chciałam tego do siebie dopuścić. Bo po prostu nie odwzajemniam jego uczuć. Jest miły i uprzejmy. Chyba po prostu mam skłonność do zakochiwania się w nieodpowiednich facetach. Tak jak wy... Wolę nawet o tym nie myśleć. Chyba powinnam zobaczyć się ze starszym Bandu. W kim April się zakochała? Mam nadzieję, że nie w Zaku. W tym tępym kretynie. A może w Cortezie? Może April lubi starszych gości?
Ach, ona się obudziła. April! Dzień dobry, Ben Bandu. Pozdrowienia nowego dnia, April. Dobrze ci się spało w dole duchów? Czy dobrze mi się spało? Jeśli nie liczyć tych głosów i zjaw, ostrych kamieni uwierających w plecy i materaca z wilgotnego mchu... Nie, niezbyt dobrze. A więc odwiedziły cię duchy? Chyba tak. Kiedy zeszłej nocy mówiłeś, że tak będzie, nie wierzyłam ci. Myślałam, że to tylko jakaś przenośnia. Jak na przykład karaluchy pod poduchy. Nasi przodkowie cały czas są przy nas. Nieraz przemawiają do kogoś, kto został wybrany, by spędzić noc w dole duchów. To, że przemówili także do ciebie, April, to wielki zaszczyt. W tym momencie z radością zamieniłabym ten zaszczyt na jedną noc w wygodnym łóżku. Ojejku, jesteś bardzo zabawna. Gdyby wszyscy ludzie byli tak zabawni jak ty, wasze miasta wypełnione byłyby śmiechem. Członek starszyzny znowu chce z tobą rozmawiać. A ja muszę teraz iść śpiewać w tunelach. Dzisiaj rano wreszcie uznali, że jestem gotowy, by przyłączyć się do kopaczy. Cieszę się, Ben Bandu. Niech równowaga cię strzeże na twojej drodze, April. Zawsze będziesz w moim sercu. A ty w moim, Ben Bandu. Zawsze. Przyjdziesz do nas jeszcze, kiedy twoja podróż dobiegnie końca? Spróbuję. Do zobaczenia. Ojej. Nie cierpię pożegnań, ale żegnaj. Okej, pożegnaliśmy się z naszym nowym przyjacielem, ale musimy porozmawiać ze starszym Kretem. Powiedzieć mu o naszej wizji, o tym, że jesteśmy April Bandu, coś tam. A więc już wstałaś, jak ci się spało? Tak jak można się tego było spodziewać. Czy słowo Bagbar coś ci mówi? Bagbar? Skąd znasz to słowo? Usłyszałam je w śnie. Duchy powiedziały mi, że miałam Bagbar. Duchy powiedziały mi, że miałam Bagbar. Więc duchy przemówiły do ciebie. Masz dużo szczęścia. Byli tacy, którzy weszli do dołu duchów, ale już nigdy stamtąd nie wyszli. Inni spędzili tam noc, ale nic nie usłyszeli. Ale do ciebie duchy przemówiły. Bagbar to wizja ciebie samej, która mówi prawdę na dwa sposoby. Pierwszy z nich to mroczna prawda. To, co o sobie sądzisz, kiedy nie jesteś siebie pewna, albo kiedy jesteś na siebie zła. Druga prawda jest zupełnym przeciwieństwem pierwszej. W ten sposób musisz o sobie myśleć, żeby osiągnąć szczęście. Ale duchy przypominają nam, że obie te części są równie ważne, że nie możesz naprawdę siebie pokochać, jeśli nie zdasz sobie sprawy ze swoich wad. A ci ludzie, których widziałam, czy oni naprawdę tam byli? Duchy używają masek, żeby przekazać swoją wiadomość. Mówią głosami z przeszłości lub teraźniejszości, które mają dla ciebie duże znaczenie. Posłańcy nigdy nie są ci sami, wiadomości także, ale musisz postarać się ich usłyszeć i wziąć ich słowa do swojego serca. Duchy powiedziały mi, że moje imię pośród Banda będzie brzmiało April Bandu Mbata. Ta pomiędzy małymi, która poszukuje i znajduje. A więc to ty jesteś tą, o której śpiewamy w naszych pieśniach. Człowiekiem, który przyjdzie nam z pomocą i uratuje nasz świat i który potem go rozerwie. Przynosisz naszemu ludowi zarówno wieści radosne, jak i smutne. April Bandu Mbata, zarówno nadzieje, jak i rozpacz. Nasz świat nigdy już nie będzie taki sam, od kiedy się w nim pojawiłaś. Ale jesteśmy ci wdzięczni, a ja jestem dumny, że cię spotkałem i że mogłem ci dać to, po co przyszłaś. Trafiłam tu tylko dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności. Nie przyszłam po nic konkretnego. Mylisz się. Oto po co przyszłaś. O, coś dostaliśmy. Co to jest?
To kamień, który dali nam ojcowie, żebyśmy go chronili, aż nadejdzie ten dzień. Był z nami od dawna. Ach, to część dysku. A więc wiesz, co to jest. Przyszłaś po kamień, mimo że do tej pory nawet o tym nie wiedziałaś? Chyba tak. Dziękuję. Teraz musisz ruszać w dalszą drogę, April Bandu Embata. Pamiętaj, że teraz to także twoje plemię i że zawsze przywitamy cię z radością, kiedy nas odwiedzisz. Jestem zaszczycona. Dziękuję. Niech między palcami twoich stóp zawsze będzie ziemia, April Bandu Embata. Wzajemnie. Do widzenia. Okej. Czyli zdobyliśmy jeden kawałek dysku. Potrzebujemy 4. Kawałek kamiennego dysku, który dostałam od ludu Banda. Świetnie. Kruku, wstawaj. Obudź się! Wyłącz tę wielką lampę, mamusiu. To słońce, Kruku. Witaj w świecie żyjących. O! Miałem dziwny sen o jakimś indyku z wielkim tyłkiem, który nosił czerwone buty i ty też tam byłaś. On tam był i może to w ogóle nie był sen. Chyba przydałby ci się psychiatra, ale my musimy iść dalej. I to już. Naprawdę? Naprawdę? Na nich! Możesz jeszcze raz powtórzyć, z kim mamy się bić? Pewnym złym alchemikiem, który chce z pomocą swojej magii zawładnąć światem. No tak! Rzeczywiście! W takim razie będę wypatrywał potencjalnych zagrożeń, dobrze? Na przykład myszy podkradających ziarno. Dobrze, Kruku. Dziękuję. Kruk jest przezabawny. Ale zanim wyruszymy w dalszą podróż, widziałem, że mamy nową notatkę. Mam pierwszy kamień. To zabawne, ale przyszłam tu przez przypadek i nawet nie wiedziałem, że banda strzegą części dysku. A tu masz, właśnie trzymam ją w dłoni. Jest o wiele mniejsza niż przypuszczałam. Zresztą to dobrze, biorąc pod uwagę to, że przez jakiś czas będę musiała nosić ten kamień ze sobą. To wcale nie jest takie trudne. Chyba się zaczynam rozkręcać. Oczywiście teraz, kiedy to już powiedziałam, pewnie wszystko zacznie się chrzanić. Jeszcze tylko 3 kamienie, a będę mogła wracać do domu. Oczywiście najpierw muszę jeszcze pokonać tego złego alchemika i powstrzymać siły chaosu. I... o rany, naprawdę muszę zacząć pozytywnie myśleć. Okej, zanim wyruszymy w dalszą podróż, zrobię sobie zapis gierki. Nie mogę wrócić do Markurii, dopóki nie zmuszę złego alchemika, żeby uwolnił wiatr. Muszę iść naprzód, a nie cofać się. Świetnie. Zaczynam gadać jak 10-punktowy program pozytywnego myślenia. Na bagna. Okej. O, most. Bagienna woda. Coś się w niej rusza. Coś wielkiego. Zapewne jest to tylko zwykła ropucha. Wszędzie komary. Mam nadzieję, że żaden z tych rojów mnie nie zaatakuje. Głupio byłoby złapać w tym momencie malarię. Malaria w takim miejscu? To chyba nie jest możliwe. Zejście z mostu. Wolałabym jeszcze raz przez to nie przechodzić. Czyżbym coś upuściła? Chyba tak. Cokolwiek to było, jedna z tych... rzeczy pewnie to pożarła. Dobra. Coś zginęło w naszym ekwipunku. Zdecydowanie coś, ale nie wiem teraz co. Ale przynajmniej mamy dysk ze sobą, a to najważniejsze. Na bagna nie wracamy. Fioletowe kwiaty. Przypominają ciemnofioletowe tulipany. Ładne, ale jak na mój gust trochę zbyt smutne. Na ich widok aż chcę się zapytać, gdzie jest pogrzeb. W dotyku są miękkie i kojące, jak krem nawilżający. Wezmę kilka na wypadek, gdyby wyschła mi skóra na rękach. Nigdy nie zaszkodzi być przygotowaną na tego typu niespodzianki. Mam nadzieję, że kwiaty nie są trujące. Na wzgórze.
Wow, latający zamek. Chyba dotarliśmy na miejsce. To musi być zamek Ropera Klaksa. Ten antygrawitacyjny żart trochę za bardzo rzuca się w oczy. No dobra, ale w jaki sposób musielibyśmy się tam dostać? Na bagna? W dół na równiny? O kurde. Posąg trzymający coś. Niezła robota, choć ta rzeźba nie wygląda zbyt realistycznie. Dziwna ta powierzchnia. Palce mi od niej drętwieją. Wielkie nieba. Jak masz na imię? Nie rozumiem, co mówisz. Możesz spróbować otworzyć usta? Niemożliwe. Dobrze, dobrze. Musi być jakiś sposób, żeby ci pomóc. A przy okazji, możesz mi pomóc dostać się na górę? Do zamku. Przykro mi. Nie znam magii. Ale spróbuję znaleźć jakiś sposób, żeby cię rozmiękczyć. Okej, czyli jest to człowiek zamieniony w kamień. Krzak. Te jagody są dojrzałe i soczyste. Ale mama uczyła mnie, żeby nigdy nie sądzić książki po oprawie. Pewnie są trujące, a już na pewno bardzo tuczące. Weźmy parę jagód. Potrzebujemy coś, żeby zmiękczyć posąg. Nic z tego. To bagno wygląda zbyt niebezpiecznie. Mogłabym ugrzęznąć albo nawet się utopić. I tutaj do pomocy potrzebujemy kruka. Zimno tu. Powinnaś założyć swetr, laleczko. Chyba nie chcesz złapać grypy, zwłaszcza teraz, kiedy na twoich barkach spoczywa los całego świata. Nic mi nie jest, ale miło, że się o mnie troszczysz. Gdzie się podziewałeś? Szybowałem na ciepłych prądach, wypatrywałem to tu, to tam. Jestem w tym coraz lepszy. Zobaczyłem cię co najmniej ze 100 metrów. Imponujące. Aha, nie na darmo zwą mnie... Panem wiatrów! Naprawdę tak cię nazywają? Nie, ale na równowagę już wkrótce zaczną. No, co mogę dla ciebie zrobić, złotko? Ale jakim panem wiatrów? Wiatrów powietrznych czy wiatrów... mniejsza z tym. Czym mogę służyć? Kruku, potrzebuję jagód. Nie, ta bagnista ziemia jest zbyt niebezpieczna, żeby na nią wchodzić. Chciałabym, żebyś podfrunął i przyniósł mi jeszcze trochę tych jagód. I jeszcze jedno. Tak, proszę pani. Tylko ich nie zjedz. Dobrze, proszę pani. Dlaczego mi się wydaje, że kruk coś jednak zje? No ale myślę, że warto mu zaufać. Jest w porządku. Troszkę głupkowaty, ale sympatyczny. Dziękuję. Załatwione! Spadam z powrotem na górę i poćwiczę sobie trochę wzrok. Nie spocznę, dopóki nie wypatrzę jakichś kuszących laseczek. Ale jest zboczony mimo wszystko. Albo inaczej, niewyżyty seksualnie. Dobra. Mam kwiat i mam coś takiego. Czy mogę to połączyć z tym? Mogę. Krem nawilżający.
Myślę, że teraz spokojnie się z posągiem dogadam. W sumie to mógłbym wejść po nim do góry, po tym łańcuchu, aż na zamek. No i jak? Lepiej ci? Lepiej, tak. Niestety wątpię, żeby ta papka działała zbyt długo. A tak w ogóle, jestem April. A ja Loran, jestem żeglarzem. Musisz mi pomóc się stąd wydostać. Dłużej już tego nie wytrzymam. Co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło? Ten przeklęty alchemik rzucił na mnie zaklęcie i zamienił mnie w kamień. Potem mnie tu postawił, żebym był odźwiernym i kotwicą jego przeklętego zamku. To było prawie 6 pełnych księżyców temu. Stoisz tu od pół roku? Niech będzie przeklęta równowaga. Przecież to cała wieczność. Moja żona na pewno już wpuściła do łoża jakiegoś gacha. Przeklęta magia, jak słusznie prawi awangarda. Co masz na myśli? Co masz na myśli? To, że już za długo jesteśmy na łasce równowagi. Nadszedł czas, żeby dokonać zmian i żeby oddać władzę z powrotem w ręce ludzi. Co by to dało? Przede wszystkim nie byłoby już żadnych magów, takich jak Roper Klax. To mało? Nie mam zamiaru sprzeczać się teraz z tobą o politykę. Śpieszę się. Kto tu się sprzecza? I na ten przeklęty kamień wyciągnij mnie stąd. Jak mogę ci pomóc? Nie tylko mnie, April. Tam na górze jest jeszcze wielu innych służących, żeglarzy, kupców i żołnierzy. Wszyscy zostali tu przysłani przez swoich panów, żeby porachować się z Roperem Klaxem. Niech będzie przeklęta równowaga. Ten szaleniec wszystkich nas pozamieniał w kamień, a nasze dusze uwięził w krysztale, który trzyma w swojej wieży. Klax czerpie z tego kryształu moc, do której nie ma prawa. Ale te cholerne problemy z równowagą zakłóciły naturalny porządek rzeczy. Awangarda nigdy by do tego nie dopuściła. Wszystko byłoby tak, jak kiedyś. To znaczy, że kiedyś wszystko było w porządku? No nie, pewnie, że były problemy, ale ta granica to nie jest naturalne. Nauka i magia powinny razem służyć ludziom. Nie może nami rządzić jakiś strażnik zamknięty w wieży na drugim końcu świata. Posłuchaj, musimy teraz pomyśleć o czymś ważniejszym. Na przykład, jak mam się dostać do wnętrza tej góry, pokonać Klaxa i uwolnić twoją duszę? No tak, masz rację. Czuję, że moje mięśnie znowu zamieniają się w kamień. Musimy się śpieszyć. W jaki sposób mam się dostać do wnętrza tej góry? Ściągnę dla ciebie schody. Kiedy Klax wchodzi albo wychodzi, rozmiękcza mnie trochę, żebym mógł je dla niego opuścić. Potem znowu zamienia mnie w kamień. Kiedy już będziesz w środku, jeśli zdołasz pokonać tego szaleńca. Choć nie mam pojęcia, jak to zrobisz. Przecież jesteś tylko dziewczyną. Mam dość sprytu. I wcale nie jestem jakąś pierwszą, lepszą małolatą. Czym? A zresztą, jak pokonasz Klaxa, to odszukaj jego pracownię i rozbij kryształ Kamień Dusz. To powinno przełamać zaklęcie i przywrócić nas do życia. Brzmi rozsądnie. Dobra, idzie. Uważaj na głowę, April. Okej. Gdzie w takim razie są te schody? Wbijamy na górę. Wow. To wygląda jak labirynt. Labirynt. Wielki. Uwielbiam takie rzeczy. Skacz! Skacz w odkład! Kto to? Zaraz, niech zgadnę. Zły czarodziej. Oni wszyscy brzmią jak naćpany Ryszard III. Ba! Cóż takiego pojawiło się w naszej notatce, wtorek po południu, 1 sierpnia, spędziwszy większość dnia przemierzając ohydne bagno pełne godnych dziwnych stworzeń z mackami i ton jakiejś klejącej mazi, stanęłam w końcu u stóp zamku Ropera Klaxa.
Ten facet ma chyba najbardziej niesamowitą rezydencję, jaką kiedykolwiek widziałam. I w dodatku to wszystko unosi się w powietrzu. Gdyby nie ten zamieniony w kamień biedak, Lorhan, to cały zamek po prostu uniósłby się prosto w chmury. Lorhan powiedział mi, że Roper Klax uwięził w swoim zamku wielu ludzi, zamieniając ich w posągi. Podobno trzyma ich duszę w jakimś kamieniu dusz. Bardzo oryginalne, typowe wyposażenie każdego złego kolesia od czarnej magii. Jeśli uda mi się rozbić ten kamień dusz, to wszyscy zostaną uwolnieni i znowu będą się mogli ruszać jak normalni ludzie. Albo czym tam też byli. Znowu mam kogoś ratować, żeby mi to nie wyszło w nawyk. April, nie pierwszą i nie ostatnią postać. Gargulec. Wyciąga rękę, jakby o coś prosiła. Cóż takiego miałbym temu gargulcowi dać? Cukierka? Nie, może pieniążek? Tak. Okej. Wow. Niech to szlak. Płonąca ręka. Okej, coś się tutaj zapaliło. Ktoś się zbudził. Znowu pieniążek? Aha. Sól i pieprz. Okej. Znowu pojawiły się świeczki. Ale z tymi świeczkami już nie mogę nic zrobić. No dobra. Wzięliśmy solniczkę i pieprzniczkę. To jest kolejny gargulec i klepsydra. Może będę mógł ją obrócić? To wygląda jak zamek Harry'ego Pottera. Te schody, wszystko się porusza, tylko nie ma obrazów, które byłyby żywe. A. Okej, chyba muszę się spieszyć. Dobra. Ktoś się z nas ewidentnie śmieje. Ale nie sądzę, żeby udało mi się wbiec na te schody, zanim klepsydra się obróci. Dobra. Wow. Nie mam lęku wysokości, ale to... jest trochę przerażające. Coś mi mówi, że te drzwi na dole są ważne. Ale jak się do nich dostać? Skacz! Skacz w odchłań! Chyba Robert Klax nas widzi i się troszeczkę z nami bawi. Skacz w otchłań, nie będę nigdzie skakał. Tam jest kolejny gargulec. Tu są jakieś drzwi, mogę zejść w dół. Dobra, wiecie co, spróbuję jeszcze raz z tą klepsydrą. I spróbuję szybko pobiec. Może się uda. Teraz wiem przynajmniej, o co chodzi. Pięknie. W ostatniej chwili. Coś tu mamy. Pergamin. Jakieś zwierciadło, lustro. O kurde. O kurcze. Widzę, że zła April z lustrzanego świata jest na mnie wściekła. Pewnie nie chce, żebym wzięła ten pergamin. Czyli musimy wykombinować coś innego, tak? To zwinięty pergamin. Drzwi. Tu też są jakieś gargulce. Mgła. O. To puka? Nie błądzi. To jakieś kamienne drzwi. Aha.
kolejna klepsydra. Biegnij, 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 zdążysz, Jesteś już gotowa, żeby się poddać. Brzmi jak śmiech wiedźmy. Niech będzie przeklęta równowaga. Trochę martwi mnie to, że nie wziąłem pergaminu. Ale spoko, dotarliśmy do gargulca, kolejnego. To jakaś kamienna twarz. To jakaś kamienna twarz. Co zrobić, żeby nam otworzył? Na przykład posypać go pieprzem. Kichnie. Okej. Spróbujmy jeszcze ze solą. Na piekielne. Dobra, gdzieś dotarliśmy? Do jakiejś komnaty. Do wieży, okno. Duże, ale nic przez nie nie widać. Jakby przysłaniała je gęsta mgła. Mówcie o roperze Klaksie co chcecie, ale na pewno wie, jak rozpalić wielki ogień. Zaraz. Czy te kości na dole są ludzkie? Obyśmy tam też nie trafili. Chodźmy do wieży. Nareszcie. Już myślałem, że nigdy nie przejdziesz przez mój labirynt. Witaj w moim skromnym domu. Podoba ci się? Wybudowali go według moich wskazówek najlepsi architekci w Arkadii. Potem zrobiłem z nich stałe i co tu mówić, całkiem atrakcyjne ozdoby swojego zamku. Gdzie moje dobre maniery? Jak już na pewno wiesz, nazywam się Roper Klaks. A ty jesteś? Wypuść swoich więźniów i uwolnij wiatr. Mniejsza z tym, April Ryan, miło mi pana poznać. April Ryan, miło mi pana poznać. O, nasz kotek jest dobrze wychowany, wspaniały. Naprawdę wspaniale. Kusi mnie, żeby cię nie zamieniać w kamień. Byłaby z ciebie niezła żona, a i dobra matka dla moich demonicznych dzieci. Ale nie. Zabawniej będzie cię zniszczyć. Dlaczego uwięziłeś wiatr? Dlaczego uwięziłeś wiatr? A dlaczego wilk zjada owce? Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Bo mogę to robić, bo potrafię. I dlatego, że jestem tym, kim jestem, że jestem głodny i że czas był po temu odpowiedni. Myślę, że zrobiłeś to, bo czułeś się niedoceniony i musiałeś pochwalić się swoją magią przed światem. Zamknij swoje ładne usteczka, pożre cię, zobaczysz! Ale nie możemy się unosić, prawda? Nie, nie możemy. Dlaczego zamieniłeś tych ludzi w kamień? Dlaczego zamieniłeś tych ludzi w kamień? Pytania, pytania, pytania! Nie muszę się przed tobą tłumaczyć, wstrętne dziewuszysko! Wiesz, kim byli twoi rodzice? Nie, oczywiście, że nie. Jesteś zbyt głupia. Co? Co wiesz o moich rodzicach? Cierp, młode dziecię. Uwielbiam te słowa. To moja filozofia życiowa. Lubię cierpienie, a zwłaszcza cierpienie niewinnych dzieci. Ich krzyki są takie słodkie, a łzy takie gorzkie. Jesteś prawdziwą gnidą, Klaks. Chyba mówisz o sobie. Przygotuj się na śmierć. Muszę pędzić. Do zobaczenia później. Przygotuj się na śmierć. Przygotuj się na śmierć. Ha! Same slogany. Na więcej cię nie stać? No to patrz.
No i co chcesz zrobić? Pomyśl o tych, którzy przyszli tu przed tobą, uzbrojeni w oręż i magię. Spójrz, co się z nimi stało. Wszyscy zostali zamienieni w kamień. Ich dusze należą do mnie. To nimi się żywię i z nich czerpię swoją siłę. Niezwykle oryginalne. Chyba ostatnio czytało się za dużo bajek, co? O, ale się ubawiłem. O kurde. Widzisz? Mógłbym w mig zamienić twoje ciało w popiół. Dalej myślisz, że możesz mnie pokonać? A co powiesz na odpowiedni pojedynek? No cóż, potrafię wyciągnąć królika z kapelusza. Jak to zrobiłeś? Jak to zrobiłeś? Dzięki alchemii, moja droga. To najpotężniejsza z magii. Sam przygotowałem to zaklęcie zeszłej nocy. A co powiesz na odpowiedni pojedynek? A co powiesz na odpowiedni pojedynek? Odpowiedni. Co rozumiesz przez odpowiedni pojedynek? Nie pokonam cię magią. Nie jestem czarodziejką. Czarodzieje! Wielu z nich to oszuści. Jedyna prawdziwa magia to magia alchemii. Ale masz rację. Nie pokonasz mnie przy pomocy magii i dlatego to ja wygram. Co to będzie za sztuka, jeśli pokonasz mnie za pomocą magii? To żadne wyzwanie, to walkover. Może gdybyśmy wyrównali trochę szanse, to potem miałbyś więcej satysfakcji z tego, że udało ci się zamienić mnie w kamień. Widzę, że próbujesz mnie przechytrzyć, ale udało ci się mnie zaintrygować. W takim razie czekam na wyzwanie warte moich możliwości. Czyli coś będę mógł na nim użyć, tak? Może zadanie matematyczne? Wyzywam cię na pojedynek arytmetyczny. Przeciwko potędze twojego umysłu użyję tylko tego małego pudełeczka. Próbuj, moja droga, ale to twoja ostatnia szansa. Jak ci się nie uda, zabiorę ci duszę i na wieczność zamienię w kamień. Nie ma sprawy. Dobra, słuchaj. 49... razy 11. 49 razy 11 czego? Liczb. No dobra, wyobraź sobie jabłka i pomarańcze. 49 jabłek razy 11 pomarańczy. 49 razy 11. Tak. Przenosimy jedynkę, dzielimy przez 3, ale... co zrobić z tą piątką? A mniejsza z tym, więc to nam daje razem... 9! Źle. To 539. To było łatwe, klaks. Nie stać cię na więcej? Powiedzmy, że dałbym sobie 4. Tym razem dam ci coś łatwiejszego. 603 dzielone na 3. Nie doceniasz mnie, moja droga. 5867,2... Nie, 0,3. Ha, ha, ha. Aleś palnął, chłopie. To 201. Sorry. Przegrałeś. Daj mi to. To intrygujące, bardzo intrygujące. Jak to działa? O, rany. Hmm.
Ciekawe. Klaxa wciągnęło do kalkulatora, a zamek odleciał. A ja zawsze myślałam, że matematyka to tylko strata czasu. Ale chyba udało się pokonać Klaxa. Moi drodzy, słuchajcie, w tym miejscu kończymy ten odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!